Komisja Europejska zamraża na 2024 rok obowiązek ugorowania 4% gruntów rolnych. Ale to dla europejskich rolników za mało, ponieważ polityka klimatyczna Unii Europejskiej wciąż uderza w rentowność gospodarstw. W związku z tym rolnicza Solidarność zapowiada ogólnopolski masowy strajk od 9 lutego. Rolniczy bunt zalewa Europę. Gospodarze nie zgadzają się na forsowany przez Brukselę tak zwany Zielony Ład, wynikające z tego rosnące koszty produkcji oraz import taniej żywności spoza Unii. To strajkujący rolnik z Włoch. Wyjechaliśmy na ulicę, aby zaprotestować przeciwko obecnej polityce Unii Europejskiej. Rolnictwo już od dawna jest na kolanach, a my jesteśmy na granicy wytrzymałości. Z kolei we Francji skala protestu jest ogromna i przybiera na sile z każdym dniem. Ponad 10 tysięcy rolników jest w trakcie blokowania dróg dojazdowych do Paryża. Po drodze do stolicy gospodarze blokują autostrady i układają na nich płonące stosy opon. Ale największe strajki przelewają się przez Brukselę, gdzie trwa nieformalny szczyt przywódców państw Unii Europejskiej. Belgijscy rolnicy pod siedzibą Parlamentu Europejskiego rozrzucają obornik i wylewają szambo. Policja odgania tłumy rolników przy użyciu armatek wodnych i gazu łzawiącego. Rolnicze protesty w całej Europie zmusiły Komisję Europejską do zmian w przepisach wspólnej polityki rolnej. Komisja Europejska proponuje, żeby w 2024 roku odejść od obowiązku ugorowania, czyli wyłączenia z użytkowania 4% gruntów rolnych. Europejskie rolnictwo nie może być ograniczane, podkreśla były wiceminister rolnictwa, poseł PiS Ryszard Bartosik. Jeśli ktoś ma 100 aut ciężarowych, nagle każą ponosić mu wszystkie koszty i wyłączać z udziału w transporcie 4 auta ciężarowe. Gdybyśmy to przełożyli na firmę transportową na przykład, podobnie jest w rolnictwie. Na wiosnę rolnicy będą mogli zasiać całość swoich pól, jednak 4% ziemi będą musieli obsiać roślinami zatrzymującymi azot w glebie, czyli na przykład ciecierzycą, grochem, lucerną czy koniczyną. Wstrzymanie się od ugorowania ziemi to tylko kropla w morzu potrzeb. Polityka klimatyczna forsowana przez Brukselę nadal będzie uderzać w rolnictwo, analizuje dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej Monika Przeworska. Przed nami kolejne wnioski dotyczące wycofywania kolejnych środków ochrony roślin, kolejne obostrzenia co do poziomu stosowania nawożenia w poszczególnych państwach Unii Europejskiej. Oprócz tego w ramach programu Fit for 55, będącego elementem tak zwanego Zielonego Ładu, europejskie rolnictwo musi też ograniczyć hodowlę bydła i trzody chlewnej. Do tego dochodzi dopiero co ogłoszona liberalizacja handlu z Ukrainą. W związku z tym polskim rolnikom także skończyła się cierpliwość. Po strajku ostrzegawczym nadszedł czas na masowy ogólnopolski protest już od 9 lutego, zapowiada członek rolniczej Solidarności Janusz Gargała. Musimy, to jest najwyższy czas. Rolnicy są przygotowani na 30 dni protestowania. To jest poważna sprawa. Jeśli nie podejmiemy, rząd nie podejmie rozmów, będzie jeszcze gorzej. Rolnicy wyjadą na autostrady i drogi krajowe w całej Polsce. Największe protesty odbędą się na przejściach granicznych z Ukrainą.